10 najinteligentniejszych zwierząt. Materiał opracowany na podstawie topnaj.pl Gołębie. Podrodzina ptaków z rodziny gołębiowatych. Podrodzina obejmuje gatunki występujące na całym świecie oprócz Antarktydy. Jak zapewne wiecie, gołębie występują w Polsce i to w spory ilości. Ptaki te podczas eksperymentów naukowych wykazały się umiejętnością liczenia, szeregowania podmiotów według wielkości, a nawet uczenia się pewnych reguł matematycznych. O inteligencji ptaków świadczy również orientacja w terenie. Ptaki potrafią wrócić do domu nawet z miejsc odległych o kilkaset kilometrów. Nie wiem czy wiecie, ale gołębie szkolili do ratowania ludzi. Na przykład kiedy rozbije się statek, specjalnie wyszkolone gołębie wypuszcza się aby odnalazły kamizelki ratunkowe. Kiedy je odnajdą, wracają, a następnie prowadzą tam helikopter ratunkowy. Wiwiurki. Gatunek gryzonia z rodziny wiewiórkowatych występuje w Europie i Azji na terenach leśnych. Jest pospolita na terenie całej Polski. W Polsce od 2011 roku podlegała ochronie ścisłej, od 2014 roku podlega ochronie częściowej. Na Wyspach Brytyjskich oraz w północnych Włoszech wiewiórka pospolita zagrożona jest z powodu ekspansji wiewiórki szarej. Inwazyjnego gatunku sprowadzonego z Ameryki Północnej. Wiwórki idealnie przystosowały się do życia w pobliżu człowieka. Znane są także z tworzenia zapasów na korsze dnizy, których mogą skorzystać wiele miesięcy później. Gryzonie te często wprowadzają w błąd potencjalnych złodziei zapasów, udając tylko, że ukrywają gdzieś jedzenie. Kruki Gatunek dużego osiadłego ptaka z rodziny krukowatych występuje na półkuli północnej i jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem spośród wszystkich krukowatych. Obecnie wyróżnia się 10 podgatunków, wykazujących niewielkie odmienności w morfologii. Pomimo iż niedawne badania wykazały znaczne różnice genetyczne wśród populacji z różnych regionów, w Polsce nieliczny ptak lęgowy kruk koegzystuje z ludźmi od tysięcy lat. Na niektórych obszarach rozmnożył się tak bardzo, że uważa się go za szkodnika. Zawdzięcza to swojej wszystkożernej diecie. Kruki są także wszechstronne we znajdowaniu źródła pożywienia. Jedzą padlinę owady i odpady spożywcze, także ziarna zbóż, jagody i owoce. Tworzą narzędzia z gałązek, piór, drucików i innych kawałków rozmaitego pochodzenia, które następnie służą im do wykradania pożywienia nawet z bardzo trudno dostępnych miejsc. Kruki, co prawda, umiejętność tworzenia narzędzi mają wrodzoną, ale rozwijają i opanowują tę sztukę do perfekcji w trakcie obserwowania starszych ptaków. Co również jest oznaką ich inteligencji. Szczury rodzaj ssaka ze podrodziny myszy w rodzinie myszowatych obejmujących kilkadziesiąt gatunków. Do najbardziej rozpowszechnionych należą występujące również w Polsce szczur śniady i szczur wędrowny, a także występujący w południowo-wschodniej Azji i na wyspach Pacyfiku szczur polinezyjski. Szczury występują na wszystkich kontynentach, oprócz Antarktydy. Z ludźmi dotarły także na wiele wysp i archipelagów. Położonych na oceanach Naukowcy udowodnili, że szczury zdolne są do metopoznania I potrafią oszacować swoją wiedzę Umiejętność tę przypisywano wcześniej tylko człowiekowi i niektórym naczelnym Gryzonie te świetnie radzą sobie w pokonywaniu labiryntów Łatwo znajdują sposoby ucieczki nawet z tych najbardziej skomplikowanych tuneli Ośmiornice, rząd głowonogów ośmioramiennych mięczaków, do których sklasyfikowano około 300 gatunków. Są to zwierzęta dwubocznie symetryczne, mające dwoje oczu i dziób, otwór gębowy leżący w centralnym punkcie względem ramion, nieprawidłowo nazywanych czasami czółkami. Miękkie ciało potrafi szybko zmieniać kształt. Do pływania mięczak wykorzystuje syfon, przez który wyrzuca wodę. Głowa znajduje się na przedzie wzniesienia. Syfon służy także wymianie gazowej. Złożony układ nerwowy wiąże się ze świetnym wzrokiem u większości gatunków. Ośmiornice należą też do najinteligentniejszych bezkręgowców prezentujących najbardziej złożone zachowania. Podczas badań naukowych udowodniono, że zwierzęta te posiadają krótko i długoterminową pamięć. Wykazują się niebywałą umiejętnością planowania, nauki poprzez obserwację i zdolności rozwiązywania problemów. Świnie, zwierzę hodowlane, udomowione między 7 a 6 tysiącleciem przed naszą erą. Dostarcza hodowcom mięsa, tłuszczu skóry, podrobów, szczeciny. Naukowcy uważają, że świnie wykazują się poziomem inteligencji równym poziomowi trzyletniego letniego dziecka. Dowiadły tego badania przeprowadzone w latach 90., w których świetnie nauczyły się poruszać kursorem po ekranie, a następnie używać go do odróżniania pomiędzy kształtami, które wcześniej poznały, a tymi, które widziały po raz pierwszy. Wbrew pozorom świnie są też bardzo czystymi zwierzętami. Gdy tylko mają możliwości, nigdy nie załatwiają się w pobliżu. Miejsca, gdzie śpią bądź jedzą. Psy, udomowiona forma wilka szarego, ssaka drapieżnego z rodziny psowatych, uznawanych przez niektórych za podgatunek wilka, a przez innych za odrębny gatunek. Badania naukowe wykazały jednak, że psy są w stanie odnaleźć jedzenie otrzymując jedynie niewerbalne wskazówki. Jest to typ rozumowania, który według naukowców odpowiada ludzkiej umiejętności zrozumienia punktu widzenia drugiej osoby. Ponadto psy potrafią rozpoznawać ludzkie i zwierzęce twarze, zdolne są do wyczuwania różnych nastrojów człowieka, można powiedzieć, że mają. Taką umiejętność porozumiewania się telepatycznie. Oczywiście nie wprost, ale to tak mniej więcej działa. Słonie gatunek saka z rodziny słoniowatych największe współczesne żyjące zwierzę lądowe, wcześniej uznawane za jeden gatunek wraz ze słoniem leśnym. Zwierzę stadne, zamieszkujące afrykańską sawannę, lasy i stepy od Południowych krańców Sahary, po Namibię, północną Botswanę i północną część Afryki. Starożytności wykorzystywane jako zwierzęta bojowe. Oprócz tego, że słonie oczyszczają swój pokarm przed jedzeniem, są również zdolne do używania narzędzi w wielu celach. Wykazują się także niezwykłą opiekuńczością i umiejętnością współczucia nie tylko w stosunku do przedstawicieli swojego gatunku. Gdy umiera członek stada, pozostałe słonie dotykają go trąbami i przez długi czas wydają lamentacyjne dźwięki. Odstępując od ciała tylko w poszukiwaniu pożywienia. Co ciekawe, później potrafią wracać do kości i również ich dotykać. Delfiny Ogólne określenie wodnych saków z rzędu waleni. Delfiny uważane są za najinteligentniejsze zwierzęta wodne. Delfiny mają znacznie większą od człowieka korę mózgową odpowiedzialną za komunikowanie się. Delfiny posługują się najbardziej zaawansowanym systemem komunikacji w świecie zwierząt. Te intrygujące zwierzęta zdolne są też do przetwarzania abstrakcyjnych informacji, rozwiązywania problemów i do okazywania empatii. Najnowsze badania wykazały, że delfiny podczas polowania posługują się także skomplikowanymi formułami matematycznymi, które są odpowiednikami nawigacji. Po rozszyfrowaniu słów delfina można ustalić, gdzie te zwierzęta płyną. Szympansy. Rodzaj dużej, człekokształtnej małpy, wąskonosej, z rodziny człowiekowatych, obejmujący dwa odrębne gatunki. Intelektualne zdolności szympansów, których materiał genowy jest w 98% zgodny z ludzkim, fascynują naukowców od lat. Zwierzęta te potrafią tworzyć i używać narzędzi, rozwiązywać problemy, komunikować się językiem ciała i wyrażać emocje w sposób, jaki robi to człowiek. Na przykład śmieją się podczas zabawy i płaczą, gdy są smutne. Jedną z najbardziej imponujących umiejętności jest przypisywanie symboli obiektom, a następnie używanie tych symboli w sekwencjach do wyrażania złożonych idei. Dzięki czemu możemy się porozumieć że ze szympansami i być może właśnie szympansy są dowodem. Na istnienie ewolucji, że człowiek wywodzi się tak naprawdę z małpy. Ponadto szympansy, tak jak wcześniej wspomniałem, się komunikują, ale komunikują się za pomocą pewnych symboli, znaków czy też ruchów rąk. Tak naprawdę ewolucja im nie umożliwiła porozumiewania się za pomocą mowy, ale aktualnie prowadzi się badania, czy gdyby szympansy posiadały odpowiednio rozbudowany. System mowy, to mogłyby się porozumiewać w taki sposób jak my, w sensie, czy potrafiłyby nauczyć się określonych słów, a następnie używać ich. W odpowiednich sytuacjach. Tak na przykład robią y, papugi. Papugi uczą się naszych słów. Tak naprawdę to jest y, dźwięko tak? Bo papugi naśladują dźwięki po to, aby unikać wrogów. I kiedy hodujemy taką papugę, ona się uczy naszych słów, i niektóre, na przykład żako, afrykańskie papugi, potrafią w odpowiednich sytuacjach używać prawidłowych słów. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Koniecznie zajrzyjcie na kanał Światowa Historia, gdzie tak dwa razy w tygodniu dodaję nowe filmy o tematyce historycznej. i Zajrzyjcie na kanał Inwigilator, gdzie ruszył serial Inwigilator 2030, który jest taką trochę satyrą na polską politykę.